Witaj w kolejnym odcinku z serii Świadomy Inwestor. Nazywam się Radosław Salach i uważam, że dzięki mądremu podejściu do finansów można uzyskać niezależność finansową. Dzisiaj chcę Ci pokazać kolejny ciekawy serwis dla inwestora w nieruchomości w Wielkiej Brytanii, który ułatwia życie. I tak jak wcześniej opowiadałem, gdy korzystasz z serwisu typu jak Rightmove albo Zoopla i szukasz jakiejś konkretnej nieruchomości, ja już tutaj przyjąłem sobie Doncaster, mam tutaj jedną nieruchomość i tutaj mamy, jak wiadomo, podstawowe informacje, ale chcemy więcej, chcemy dużo, dużo więcej znaleźć informacji na temat tej nieruchomości. Dzisiaj chcę Ci pokazać serwis Dogal CoUK. Bardzo fajny serwis, praktycznie jest te same rzeczy jak wcześniej. I tutaj mamy informacje odnośnie nieruchomości pod ten konkretny postcode DN25H. Mamy tu listę znanych adresów, dane takie telemetryczne jakieś. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to tak, mamy troszeczkę fajnych informacji odnośnie demografii. Średnie zarobki na tej ulicy. Jak jest, widać, że tutaj jest bardzo popularny ten rejon oraz to, co nas najbardziej interesuje, to historyczne sprzedaże. I tutaj mamy wyszczególnione daty konkretnych nieruchomości. Jest tutaj, bym powiedział, tak bardziej przejrzyście to pokazane. Tak, tutaj mamy jedną nieruchomość, najnowszą Zetland 97, była sprzedawana. Ja tutaj sobie wyjadę strzałkami, żeby Ci pokazać. I tutaj mamy trzy daty oraz trzy różne ceny. Widać, jak fajnie ta nieruchomość sobie rosła. I to, co jest najlepsze, tych nieruchomości jest dużo, dużo więcej. Gdzieś tutaj zaraz znajdę. I tu mamy wszystkie nieruchomości sprzedane pod DN25. Czyli nie konkretnie na ulicy, ale już mamy wszystkie różne, bardziej szeroki zakres, bo mamy już więcej tych postkodów, czyli więcej ulic. Jest bardzo fajne. Jak widzisz, mamy tutaj dane aż ponad 2000 nieruchomości, więc jest tego sporo. Dane są zaciągnięte z Land Registry i od roku 1995 do właśnie teraz, jak to kręcę, czyli 2020. Jest tego sporo. Polecam, ale również można zrobić research dla jakiegoś konkretnego miasta, ale co nieco więcej o tym samym serwisie. Jest tu dosyć sporo przeglądania odnośnie samego postcodu, tak jak tutaj widzisz. London postcode. Mamy fajnie tutaj Londyn wyszczególniony. Można sobie szukać, wejść na konkretny postcode i mamy informacje. No jest już takie dla osób, które bardziej chcą się zgłębić. Jest tu oczywiście, są mapki, więc możesz szukać według mapek. Wakefield, wchodzisz na dane szczegółowe i masz tu wszystkie postkody. Więc tak samo według krajów, na przykład Cumbria. I mamy tutaj wszystkie postkody, więc fajny serwis, który zaciąga dosyć sporo różnych informacji. Parki mamy wyszczególnione. Jest tego sporo. Nieruchomości na sprzedaż. I to, co jest ciekawe, wchodzisz tu postcode i dajesz property sales i mamy tutaj już wykresy. Fajnie tutaj system zaciąga, ale tutaj widzę, że troszeczkę spadło i nie do końca wiem, czy to jest prawda, bo to tu pisze, że z marca 5000 sprzedaży, co jest nieprawda, bo było 50 tysięcy. Więc zapewne tutaj jest błąd. Bo pamiętam, posprawdzałem w marcu. Przypuszczam, że to jest błąd i tutaj jak widzimy, jak to fajnie rosło od, tutaj mamy kryzys, sprzedaż i porównane z ceny średnie, więc mimo, że kryzys przyszedł, ale te ceny średnie się utrzymywały i nadal idą do góry. Fajnie to widać. Tutaj od roku 2000 do tego kryzysu to było no, takie galopowanie. Po ostatnim kryzysie trochę wolniej i też widzimy, że tutaj te ceny i rozsprzedanych domów nie wróciła. Tutaj mamy zmianę roczną w procentach. Tutaj jak się przekładało
jakie typy nieruchomości jak rosły, no i sprzedaż. Więc dużo fajnych danych. To, co jest jeszcze tu ciekawe, to mamy w tabelce wszystko wyszczególnione, więc można sobie to wyeksportować. Tak jak tu widzisz, do pliku CSV, więc możesz sobie sam robić jakieś fajne zestawienia. I tutaj po prawej stronie mamy roczne zmiany i to fajnie widać. O, na minusie, czyli nieruchomości czasami spadają. I tutaj mamy rok 2012-2011 i tak samo tutaj zaraz po tym kryzysie, jak przyszedł 2008, 2010, więc troszeczkę spadało. A jak się przyjrzysz tutaj rok 2002, to wzrosty były dwucyfrowe, więc były no naprawdę. Teraz te wzrosty są takie bardziej stabilne, tak tu widzisz 2%, 1%, 5, 4, no czyli nie ma takich, tak jak tutaj 18, 17 w ciągu roku ceny nieruchomości galopowały, więc dlatego mieliśmy taki kryzys też na nieruchomościach. Obecny kryzys nie dotyczy bezpośrednio rynku nieruchomościowego, dotyczy innych segmentów, jest po prostu innym rodzajem kryzysu. Więc dosyć ciekawe informacje, polecam. Tak jak tutaj widać, mamy narzędzie map przeróżnych, więc tego jest troszeczkę sporo. Tak jak tu widać, można przeszukiwać jakieś miejsca. Jest tego w brud. Mamy, tak jak tu zaznaczyłem, i mamy dane. Położenie, adres, kanał, bluescope. No, dużo takich ciekawych informacji. Kolejna zakładka UK Statistics Station. O, jakbyś chciał wiedzieć, jak daleko jest do twojej stacji, albo metra, czy tam stacji pociągiem, i more information. I tutaj mamy wszystkie informacje potrzebne. No. To już dla kogoś naprawdę to potrzebuje szczegółowe jakieś informacje. Tutaj mapka zwizualizowana stacjami, jakie są te zony, zon 1, 2, 3. I jakbyś potrzebował do jakichś celów, może się tobie przydać to, że będziesz potrzebował zgadnąć to, z jakiego jest rejonu. Masz tu numery telefonów. I co tu jeszcze mamy? Football Station. Może być istotne, to wie gdzieś, czy twoja nieruchomość jest blisko stadionu wokół Manchesteru. Trochę jest tych stadionów, jak widzimy. I co jeszcze tutaj mamy? Field API i Open Data Feeds. Polsko District. No jest tego, a można sobie pobrać, zaciągnąć kodę, personal. No jest tego dosyć sporo. Najważniejsze to jest to, że jak weźmy sobie jakiś tam Doncaster, jakieś miasto, masz tu kody, jest DN, mamy informacje odnośnie miasta, wszystkie postkody. I tutaj gdzieś powinny być jeszcze, jeżeli sobie wejdę w jakiś postkod szczegółowo, powinno być takie informacje jak, gdzieś tu weźmy to. O, tutaj na samym dole mam przydatne linki na zewnątrz. Crime Statistic, nieruchomości na sprzedaż, na wynajem, szkoły, Prime School and Secondary School. Czyli mamy wszystkie nieruchomości, no to wiadomo. Tutaj mamy listę szkół w okolicy, School Guide. Tutaj mamy, nie, to jest ta, i tutaj nie ma, niestety nie zaciągnął Crime Statistic. Może po prostu nie ma Crime Statistics dla tego konkretnego kodu. Spróbujmy jakiś inny. To zamknę. O, zaciągnął, super. Mamy tu postkody dla DN11AB. Jakie są najczęściej spotykane przestępstwa. O, tutaj ciekawie to wygląda. Dla tego kodu widzimy, że najwięcej, aż 192, przemoc, głównie seksualna. O, ciekawe, kto tam mieszka. Masz tutaj wszystko wyszczególnione. No, dla takich już bardziej statystyk
Jakbyś chciał wiedzieć dokładnie, może nawet dla siebie, jakbyś chciał kupić swoją pierwszą nieruchomość, to na pewno warto wiedzieć, jakie przestępstwa na twojej ulicy najczęściej się zdarzają, bo to świadczy o tym, jakich masz też sąsiadów, nie? Czy przypadkiem są problemy z narkotykami, nie? Bo najczęściej to nie są problemy tak zwane zewnętrzne, że przychodzą ci złodzieje, na to możesz powiedzmy nie mieć wpływu, ale takie coś jak narkotyki, antysocial, czyli że nie wiem, sąsiedzi ci krzyczą po 22, no to może być coś nie tak z tą ulicą, nie? Więc raz, że nie warto tam w ogóle kupować, i dwa, nie warto też tam kupować ani dla siebie, ani pod wynajem. Więc polecam ci po prostu pobawić się tym serwisem. Jest naprawdę fajny. Jest brud różnych informacji. Tutaj mamy. Ja bardzo lubię tą mapkę po prostu, bo ona pokazuje mniej więcej ilość sprzedanych domów w relacji i z nałożeniem wykresu, jak średnie ceny nieruchomości idą do góry. Jest tego po prostu dużo, dużo więcej. Więc możesz się tutaj pobawić. Polecam tobie. I to jest według mnie kolejny ciekawy serwis, jeden z wielu ogólnie dostępnych na internecie, które wspomagają pracę inwestora. Więc ja dziękuję za twoją uwagę. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o podobnych serwisach, o podobnych narzędziach, które wspomagają pracę inwestora, nie tylko w nieruchomości, ale w ogóle inwestora, czy też inwestora na rynku kapitałowym, czy coś tego typu, to daj łapkę, napisz jakiś komentarz dla zasięgów, cokolwiek daj, żeby po prostu Facebook nie zakopał tego nagrania, że dotarł do większej ilości widzów. Ja Cię zapraszam na blog MoneyGrabbings.uk, gdzie po prostu publikuję tam więcej ciekawych informacji i zapraszam Cię na szkolenie z inwestowania w nieruchomości, gdzie bardziej szczegółowo omawiam dziesiątki różnych systemów. Więc dziękuję Ci za wysłuchanie i widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć!